Tak, proszę Państwa, jeszcze raz bym poprosił o te brawa, bo po prostu te brawa dla tych chłopaków się należą. Przez ten cały tydzień pokazów walki, pokazów lekcji żywej historii. Młode pokolenie, młodzi ludzie, młodzież, dzieciaki mogą zobaczyć, jak to wyglądało 70 lat temu. Dokładnie. Staraliśmy się zadbać o wszelkie możliwe szczegóły. O cały sprzęt, o mundurowanie, o każdy detal. Chciałem Państwu podziękować tutaj za obecność podczas pożegnania naszego z Helem i pożegnania z naszą ukochaną imprezą. Skończyła się w ten sposób właśnie 9. edycja D-Day Helu. W przyszłym roku mamy 10-lecie. Mam nadzieję, że będziemy to mogli hucznie uczcić, bo z jednej strony będzie 10. rocznica lądowania na Helu, naszego lądowania, właśnie przekazu historycznego, a przy okazji będzie też 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, zakończenia całego koszmaru. Więc serdecznie wszystkich zapraszam za rok. Mam nadzieję, że starczy nam sił i wytrwałości i będziemy mogli w przyszłym roku zrobić jeszcze lepszy pokaz, jeszcze lepszy spektakl i przedstawić Państwu w jeszcze lepszy sposób na żywo historię tą, którą znamy, którą chcemy przekazać dalej i żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że wojna to jednak jest koszmar, a pokazujemy to właśnie po to, żeby już nigdy więcej do takiego koszmaru nie doszło. Dziękuję bardzo.